Przekładana od 2020 roku ze względu na pandemię 30. jubileuszowa edycja Święta Trzech Braci wreszcie ujrzy światło dzienne. To jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń kulturalnych nad Olzą w tym roku zaskakuje. Zmienia się bowiem lokalizacja Święta Trzech Braci. Rynek cieszyński będzie w remoncie, więc znaleźliśmy miejsce z punktu widzenia bezpieczeństwa, z punktu widzenia organizacyjnego najlepsze w tym momencie w Cieszynie. To jest teren hali widowiskowo-sportowej, czyli popularnego lodowiska oraz teren przylegający do tej hali. Więc będziemy mieli dwie sceny, tyle już mogę powiedzieć. Jedna zewnętrzna, druga wewnętrzna. Na obu fantastyczne koncerty. Międzypokoleniowe, jak to podczas Święta Trzech Braci bywa, więc będzie coś dla nastolatków, będzie coś dla młodzieży, dla osób w wieku średnim, będzie dla dzieci, będzie dla emerytów, naprawdę będzie sporo się działo. Wykonawcy z najwyższej półki, ale też tacy, którzy debiutują na dużej scenie. Nowością są również biletowane koncerty, które będą miały miejsce w hali widowiskowo-sportowej. Płatne koncerty zostały wprowadzone ze względu na wysokie koszty ich organizacji, związane między innymi z zachowaniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, podkreśla Adam Cieślar, dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. Szukamy najlepszego rozwiązania, żeby ta impreza była przede wszystkim bezpieczna dla państwa, a to wiąże się z ograniczeniami narzucanymi nam przez przepisy. Przez wiele lat odbywało się to na rynku. Służby, nie powiem, że przymykały oko na pewne sytuacje, które miały podczas Święta Trzech Braci, ale bardzo nas wspierały. Natomiast wszyscy chcemy, żeby ta impreza była jeszcze bezpieczniejsza dla państwa, żebyście się lepiej bawili, bezpieczniej bawili, a to jest przede wszystkim najważniejsze. Wydarzenia w plenerze będą bezpłatne. Nie zabraknie również tradycyjnego spotkania na Moście Przyjaźni. Będzie korowód w piątek 24 czerwca, wyruszy za 10:17 ulicą Głęboką w dół, spotkanie oczywiście na Moście Przyjaźni. Od kilku lat roladę zastąpił strudel, więc będzie strudel i udamy się tym korowodem później na rynek w czeskim Cieszynie, bo tam odbędzie się oficjalna inauguracja, oficjalne rozpoczęcie tegorocznego Święta Trzech Braci. Będzie fantastyczny koncert muzyki filmowej w wykonaniu orkiestry dętej, ale nie cieszynianka, orkiestry dętej harcerskiej, która przyjedzie do nas aż z Tczewa. To jest efekt naszej współpracy z tamtejszym ośrodkiem kultury, która trwa już od 2019 roku, kiedy razem z wieloma ośrodkami kultury z Polski, kilkunastoma, spotkaliśmy się w takim programie Zaproś nas do siebie, Narodowego Centrum Kultury. Świetna orkiestra dęta ze znakomitym programem, już państwa na to zapraszam. Powiem też, że będzie syn Gary Moore'a. Jeżeli państwo znacie tego gitarzystę, Gary Moore, legenda gitary, legenda bluesa, legenda hard rocka, jego syn założył zespół z polskimi muzykami w hołdzie swojemu ojcu. No i taki koncert też państwo zobaczycie na naszej scenie. Będą stałe punkty programu, więc będzie orkiestra dęta cieszynianka w niedzielę. Oczywiście fani czekają. Będzie zespół pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej, na pewno też. Będą zespoły związane z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury. To naprawdę będzie się sporo działo. Mam nadzieję, że po tej takiej długiej przerwie, bo pandemicznej, wszyscy jesteśmy wypuszczeni, zgłodniali i wszyscy czekamy na to Święto Trzech Braci. My też czekamy bardzo. Z obawami, jak państwo przyjmiecie te wszystkie zmiany, ale proszę też życzliwym okiem na to wszystko spojrzeć. A my będziemy robić wszystko, żeby jakość tej imprezy była lepsza niż w poprzednich latach. Święto Trzech Braci rozpocznie się 24 czerwca. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.